Biblioteka Publiczna z okazji Dnia Kobiet zorganizowała dla pań maraton filmowy o miłości. Filmowa, a właściwie filmowo-literacka fiesta w budynku przy ulicy Emilii Plater potrwa 3 dni. Dzisiaj rozpoczęła się ekranizacją wzruszającej powieści Johna Greena. Odniesienie do literatury nie jest tu przypadkowe. Jestem po prostu zaskoczona frekwencją, bardzo miło zaskoczona. I jest mi przyjemnie, że dzisiaj Państwo do nas przyszli na ten pokaz filmowy. Z uwagi na to, że ten maraton dotyczy walentynek i święta kobiet, a dzisiaj mamy 8 marca, dlatego też film o miłości. W każdym z nas tkwi pokusa, by sprawdzić, w jaki sposób twórcy filmowi przekładają na ekran nasze ukochane lektury. Bywa i tak, że dzięki filmowi sięgamy po tekst źródłowy. Bo książka była trudna do przeczytania, niektórzy nie umieją czytać, no to obejrzeć film to jest lepiej. To jest projekt biblioteki, który ma na celu popularyzowanie poprzez film dobrej literatury. Ponieważ należy podkreślić, że te 3 filmy, które będą teraz wyświetlane w ramach maratonu miłosnego, jak sama nazwa mówi, są to filmy o miłości, ale filmy oparte na bestsellerowych książkach, na książkach o światowej popularności, i takie filmy właśnie będziemy teraz w naszej smykałce wyświetlali. Dzisiaj wyświetlamy film zatytułowany Gwiazd naszych wina w reżyserii Josha Boona. Jest to film, a zarazem książka, która u nas w bibliotece cieszy się ogromną popularnością. Stąd ten pomysł, aby wyświetlić film, na podstawie książki, która u nas cieszy się w bibliotece ogromną popularnością. Suwalczanki podchwyciły pomysł i na sali projekcyjnej pojawiły się, wypełniając ją do ostatniego miejsca. To co prawda pierwsza tego typu oferta filmowa, ale nie ostatnia. Placówka dopiero się rozkręca. Poza tym chciałabym zaprosić zainteresowanych Suwalczan, zainteresowanych filmem do uczestnictwa raz w miesiącu w projekcji filmów, już nie tylko o miłości, ale właśnie filmów opartych na światowych bestsellerach. I tak w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 19:30 otwieramy nasz dyskusyjny klub filmowy dla dzieci. Wszystkie dzieci w wieku od 2 do 12 do 14 lat zapraszamy na pokazy filmów na podstawie również znanych bestsellerowych książek dla dzieci. Po filmie w bardzo kameralnym gronie albo w bardzo przyjemnej atmosferze będziemy na temat tego filmu wypowiadać się i dyskutować o tym, co nas w tym filmie wzruszyło, co nam z tego filmu zapadło w pamięci. DKF zaprasza małych kinomanów w ostatnie soboty każdego miesiąca od 9:30. Również regularnie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, będzie działał tu filmowy klub seniora. Zapraszamy wszystkich suwalskich seniorów, nie tylko suwalskich, bo z okolic również, na filmowy klub seniora. Tutaj również znakomite filmy oparte na bestsellerach książkowych. W placówce publicznej możemy nie tylko oglądać, ale i wypożyczać najnowsze filmy oraz bajki w formie DVD i audiobooków. W zbiorach specjalnych dostępne są także gry dla dzieci, płyty z muzyką, a nawet nuty.